Dobrze, poinformujmy dyrektora właśnie o tym, co, o czym dowiedzieliśmy się. Ach, to ty, panno Walker. Dyrektor... Mój Boże, znalazłaś Helenę? To fantastycznie! Według moich ustaleń, Helena Romański mieszka obecnie w Aralbadzie. W Aralbadzie? Helena Romański jest w Aralbadzie! Więc znasz to miejsce? Wiesz, gdzie ono jest? Oczywiście! To słynne uzdrowisko! W latach świetności Aralbad gościł całą śmietankę reżimu. Zaszczytem było pozwolenie na pobyt tam. Dziś zaszczyty odeszły wraz z generałami i pułkownikami. Wszystko zmyte przez morze. Brzmi jak doskonałe miejsce na wypoczynek i rekonwalescencję. Wydaje mi się, że madame Romański byłaby szczęśliwsza tutaj. Wolałaby tutejszy spokój i ciszę, idealną harmonię naszego miasteczka. Zapytajmy o misję. Jak mogę dostać się do Aralbadu? Jest tylko jedna droga. Tu w mieście nie ma już odpowiednich pojazdów, ale ten głupi pijak żyjący tam na górze na pewno coś ma. Jaki głupi pijak? Nie jesteś sam? Co jest tam na górze? Nie zauważyłaś tego kosmicznego złomu na płaskowyżu? Nadal pilnuje tego stary, żałosny żołnierz. Ale teraz bardziej interesuje go sięganie po kolejną butelkę niż do gwiazd. I sądzisz, że ten dżentelmen miałby dla mnie jakiś pojazd? Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli dorwiesz go w dobrym momencie, to może. Ale dobrych momentów to on ma coraz mniej. Życzę szczęścia. Jak mam się więc dostać do tego składu kosmicznego? Do kosmodromu prowadzi kolejka. Kiedy do niej wejdziesz, włączę automatycznego pilota. Okej, idę. Życz mi szczęścia. Liczę na ciebie, Kate Walker. No dobrze, właśnie wyruszamy w podróż do Aralbadu, ale zanim tam dojedziemy, wychodzimy od dyrektora i wsiadamy tutaj właśnie za te kraty. To jest taka kolejka, ona zawiezie nas w odpowiednie miejsce do tego kosmodromu, tak zwanego, o którym wspomniał dyrektor. No i tam będziemy mieli kolejną przygodę. Właśnie wysiedliśmy, musimy tutaj iść dalej. Znowu telefon. Pomińmy sobie Halo? Ten telefon. Dobrze, idziemy dalej. Wejdźmy po schodach, tutaj w lewo. Tam będzie ten pijak, o którym mówił dyrektor. No, a ten pijak pomoże nam w dostaniu się do Aralbadu. Będziemy musieli tylko wykonać pewną misję z nim związaną. Skręcamy w prawo po wyjściu na te schody. Tu powinniśmy go spotkać. Spróbujmy zakręcić tą korbą najpierw. Tą, która tu jest, jeśli się uda. O, kręci, to dobrze. Będziemy mieli już otwartą wodę, która będzie później potrzebna. Idźmy teraz do tego pijaczyny. Porozmawiamy z nim chwilę. No, weźmiemy parę przedmiotów, które będą nam później potrzebne. Tu idziemy do tego pomieszczenia, w którym on teraz siedzi. Idźmy dalej. Przepraszam pana, proszę wybaczyć, że przeszkadzam, ale... Oho, czy pan mnie słyszy? 3, 2, 1 i startujemy! Proszę się nie martwić, proszę pana. Proszę się uspokoić. Chciałabym uzyskać trochę informacji. Uważaj, co robisz, kochana! Zapytajmy go o Aralbad. Muszę dostać się do Aralbadu i to szybko. Proszę bardzo, żołnierzu. Zostanę tu i będę cię osłaniał. Mam tu zapasy. Muszę je mieć na oku. To też ciężka robota. Wiesz, no te wszystkie butelki. Miałam zamiar. Zapomnij. Nieważne. Jest zbyt pijany, by pomóc komukolwiek. Nie jestem pijany. Piłem, ale troszeczkę. Dobra, tu leży butelka. Weźmy tę butelkę. Elegancko. Butelkę żeśmy wzięli. Dziwne. Z
pewnością miałem tu jakąś buteleczkę. Idę się przewietrzyć. No i on twierdzi, że miał butelkę, a my tę butelkę żeśmy mu podwędzili, więc nie ma co pić. No, musi wyjść, ruszyć się stąd, poszukać jakiejś butelki. Czy wszystko w porządku, pułkowniku? Przywolnił nam miejsce. Będziemy mogli tutaj wziąć parę rzeczy. No i tu ciekawa sprawa, bo wyszedł, zachwiał się. Nie przechylać się za bardzo, bo... Zachwiał się i pójdzie spać jak długi. No właśnie, o to chodzi. No i dobra, on leży. My wejdźmy jeszcze raz do tego pomieszczenia. Tutaj spójrzmy na półkę. Na tej półce mamy jakieś dokumenty. Chcecie, poczytajcie. I tu niżej mamy klucz. Zabierzmy ten klucz. I wyjdźmy z tego pomieszczenia. Dochodzimy tutaj do pulpitu. To jest taki pulpit. Wejdźmy do pulpitu. Wzięliśmy ten klucz, więc użyjmy tego klucza. Włóżmy go tutaj. Wodę wcześniej odkręciliśmy, więc już nie musimy tam lecieć. Tu wajchę, która jest poziomo, bierzemy raz w lewo. Później tę wajchę, która jest po lewej stronie, bierzemy raz do góry. I tę wajchę, która jest w środku, bierzemy do góry. Tu widzimy taki znaczek prysznica. No i właśnie odsuciliśmy tego pijaczynę. No i teraz będzie troszeczkę mniej pijany. I dobrze, idźmy tam do niego. Zagadajmy go na pewien temat. Zobaczymy, czy nam pomoże. Uspokój się. Wszystko w porządku. To tylko na przebudzenie. Chyba niemało wypiłeś. Łe, jesteś tam? Nie pierwszy raz. Może nie ostatni. Stary, moja głowa. Proszę, możesz szeptać? Proszę mi wybaczyć. To był jedyny sposób, jaki mi wpadł do głowy, by pana ocucić. Trochę ekstremalny, ale odnoszę wrażenie, że jesteś damą, która lubi osiągać wyniki. Zapytajmy go o Aralbat. Czy nazwa Aralbat mówi ci coś? Aralbat! Dawno temu słyszałem tę nazwę. To uzdrowisko, madame. Cała śmietanka reżimu tam jeździła. A byli to żołnierze na rekonwalescencji z... A gdzie dokładnie jest to miejsce? Dalej na wschód! Nie musieliśmy wiedzieć, gdzie dokładnie. Sterowiec był zaprogramowany na przewożenie tam wczasowiczów. No dobra, właśnie dowiedzieliśmy się, że jest tutaj pewien sterowiec. Bardzo dziękuję za pomoc. Przepraszam, że obudziłem cię w ten sposób. Miło mi się z tobą rozmawiało, madame. Chyba utnę sobie małą drzemkę. No dobrze, tu idziemy w prawą stronę dalej.